Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy bardzo niebezpieczny skok. Jak to w poniedziałek, pewnie niektórzy z was czekają na odcinek, dlatego po kolei wbiegamy do internetu. Wakacje, trwa lato, większość świata walczy z rekordowymi upałami, dlatego tak chętnie spędzamy czas nad wodą i chętnie do niej skaczemy. Ta grupka z Vancouver w stanie Waszyngton skacze z mostu wiszącego 20 metrów nad taflą rzeki Louise. Może z dołu wygląda to mało imponująco, ale już na górze niektórzy pękają. Tak jak Jordan Holderson, która nie bardzo chce skakać. No ale od czego jest przyjaciółka? Ready? Oh, that's so fast. Dobrze słyszeliście, lądowanie było naprawdę twarde. Jordan jakimś cudem przeżyła, jak na taki lot ma tylko 5 pękniętych żeber i przebite płuco. Jak sama mówi, w trakcie lotu była bliska utraty przytomności, ale doskonale pamięta uderzenie w wodę. Film na YouTubie opublikowała jej siostra, chwilę później go usunęła, ale jego kopie szybko rozeszły się po internecie i pod każdą z nich można znaleźć te same opinie komentujących, że to była próba morderstwa. Sprawczyni przeprosiła, ale rodzina Jordan ich nie przyjęła, tłumacząc, że musi ona ponieść jakieś konsekwencje. Nie wiem jak wy, ale ja bym zaproponował zepchnięcie jej z tego samego mostu. Nie oddalamy się od wody, bo tydzień temu internet mówił o nowym rekordzie Guinnessa z kategorii ale po co? Przed wami 64-letni emerytowany ratownik Jan Petkow, który pobił rekord świata pływając w worku. Taki rekord, takie zasady i jego wynik po 3 godzinach pływania to 3380 metrów. Chociaż musicie przyznać, że to bardziej wygląda jakby się topił. Nie był to jego pierwszy raz, bo w 2013 roku jako pierwszy ustanowił ten rekord, przepływając 2,80 km, które po 3 miesiącach pobił indyjski rybak Gopala Karvi. Nie wiadomo, czy i tym razem Hindus podejmie ręka w worek i będzie próbować zdetronizować Petkowa. To nie jedyne pytania, bo pod każdą kopią filmu można znaleźć komentarze z tekstem ale po co, no i skąd ten pomysł? Tego żaden z nich nie zdradza, ale większość stawia na trudne dzieciństwo i przypadkowy trening zadany przez ojca, który próbował pozbyć się syna, wyrzucając go w worku na środku jeziora. Jeżeli właśnie tak było, to ojciec musi być dumny. Na koniec pokażę wam najmniejszego złodzieja na świecie. Poznajcie pana Mrówkę, który postanowił ukraść diament. Już wam kiedyś mówiłem, że one tylko tak niewinnie wyglądają. Były już zabójstwa. A teraz zuchwałe kradzieże. Ktoś zaraz zwrócił uwagę, że to przez to, że jest czarna, to czysty przypadek. Mrówki potrafią przynosić rzeczy od 10 do 50 razy cięższe niż ich waga ciała. Teraz widać, jak bezczelnie potrafią to wykorzystywać. Ta jeszcze co chwilę się odwraca, aby sprawdzić, czy nikt jej nie goni. Po co jej diament, nie wiadomo. Może chciała uszczęśliwić królową. Jakoś wyróżnić się trzeba. Gorzej z drugą stroną i pracownikiem, który ten diament straci. Weź później tłumacz szefowi, że to mrówka ukradła ci ze stołu kilka tysięcy. Dlatego uważajcie na to, co trzymacie na stole. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo w opisie. Będę wdzięczny za każdego lajka, komentarz. Możecie napisać, czy słychać, że mam chore gardło. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. Widzimy się na tym kanale w czwartek i codziennie na fejsie, Instagramie, grupie, Snapie. Tam też zapraszam. Do zobaczenia. Hej!